Zobaczmy, czy potrafimy odjąć 4 trzecie minus 1 piąta. Jeżeli wiecie, jak to obliczyć, to zatrzymajcie to wideo i policzcie samodzielnie. Na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu różne mianowniki. W związku z tym nie jest wcale takie oczywiste, jak odjąć 1 piątą od 4 trzecich. Kluczem do sukcesu w takich zadaniach jest takie przekształcenie tych dwóch ułamków, żeby miały takie same mianowniki. A jak najprościej to zrobić? Poszukać wspólnej wielokrotności trójki i piątki. I najlepiej, jeżeli jest to najmniejsza wspólna wielokrotność trójki i piątki. Jak ją znaleźć? Zaczynamy od większej z tych dwóch liczb, czyli od piątki i sprawdzamy po kolei jej wielokrotności, aż trafimy na taką, która dzieli się bez reszty przez 3. 5 nie jest podzielne przez 3. 10 nie jest podzielne przez 3. 15 jest podzielne przez 3. 15 to 3 razy 5. Czyli mogę przepisać każdy z tych ułamków jako ileś 15. Ile to jest 4 trzecie? Gdybym chciał zapisać 4 trzecie jako ileś 15. Żeby trójka z mianownika stała się 15, muszę ją pomnożyć razy 5. Jeżeli mianownik mnożę razy 5, to żeby nie zmienić wartości ułamka, muszę licznik też pomnożyć razy 5. Mnożymy również licznik razy 5. 4 razy 5 równa się 20, czyli 4 trzecie to to samo co 20 piętnastych. Jak przekształcić 1 piątą na 15? 15 będziemy mieli w mianowniku. Przejście z piątki do 15 oznacza pomnożenie razy 3. Jeżeli mnożymy razy 3 mianownik, to licznik też musimy pomnożyć razy 3. Razy 3. 1 razy 3 to 3, czyli 4 trzecie. Odjąć 1 piąta możemy zapisać jako 20 15 odjąć 3 15 i takie odejmowanie proste jest. Ile to będzie? Będzie to ileś 15 mamy 20 15 i z tych 20 15 odejmujemy 3 15. Czyli będzie, jeżeli czegoś mamy 20 i zabierzemy 3, to zostanie 17 tego czegoś w tym przypadku 17 15, czyli 17 15. I jeżeli chcemy zapisać to jako liczbę mieszaną, to 15 mieści się w 17 1 raz i zostaje 2, czyli 1 i 2 15. Zróbmy inny przykład. Zobaczmy, czy potrafimy obliczyć 7 odjąć 5 ósmych. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i policzenia tego samodzielnie. Tak jak poprzednio, mamy różne mianowniki, więc chcemy te ułamki przepisać tak, żeby miały takie same mianowniki. Wtedy będziemy mogli w prosty sposób odjąć. Jaka jest wspólna wielokrotność 10 i 8? Najlepiej najmniejsza wspólna wielokrotność. Nie musi być najmniejsza, ale jeżeli jest najmniejsza, to jest trochę prościej. Zacznijmy od większej z tych liczb i przeszukajmy po kolei jej wielokrotności, tak żeby znaleźć tę, która jest podzielna bez reszty przez drugą liczbę, czyli przez 8. 10 nie dzieli się bez reszty przez 8. 20 też nie. 30 też nie. 40, tak. 40 to wielokrotność dziesiątki i również wielokrotność ósemki. I jest to również najmniejsza wspólna wielokrotność dziesiątki i ósemki. Czyli możemy obydwa te ułamki zapisać jako ileś czterdziestych. Czyli to będzie ileś czterdziestych odjąć ileś czterdziestych. Równa się 70 ile to czterdziestych. Dziesiątka z mianownika, żeby stać się czterdziestką, musi zostać pomnożona razy 4. I to samo musi spotkać licznik. Mnożymy licznik również razy 4. 7 razy 4 równa się 28. Czyli 70 to to samo co 28 40. I to samo zrobimy z drugim ułamkiem. Żeby ósemka z mianownika stała się 40, musi zostać pomnożona razy 5. 8 razy 5 równa się 40. I jeżeli pomnożyliśmy mianownik razy 5, to licznik też musimy pomnożyć razy 5. 5 razy 5 to 25. Czyli